Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest piątek, 6 października 2023 roku. Słońce wzejdzie o 6.53, a zajdzie o 18.11. Imieniny Artura, Fryderyki i Brunona. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień uśmiechu. Motto na dziś? Najbardziej straconym dla człowieka dniem jest dzień, w którym się nie śmiał. Charlie Chaplin. 176. wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy. Dostałem ostatnio takiego oto maila. Drogi Mediteuszu, moje życie to same błędy. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc zdaje mi się, że popełnię ich naprawdę wiele. Co zrobić, żeby ich nie popełniać? Karolina. Takich maili dostaję kilkanaście tygodniowo. A dzisiaj będzie właśnie o popełnianiu błędów. Zdaj sobie sprawę, że popełnianie błędów jest super. Naprawdę, możesz się śmiać z tego, bo przecież kto by chciał popełniać błędy? My chcielibyśmy być doskonali, tacy w ogóle błyszczący i najlepsi na świecie. Ale sprawa jest inna. Popełnianie błędów jest fantastyczne. Wiesz dlaczego? Bo jeśli popełniasz błąd, to znaczy, że idziesz w jakąś nową sytuację dla siebie. Zazwyczaj tak się dzieje po raz pierwszy. Jeśli go popełnisz, bo z jakiegoś powodu coś nie pyknie, nie kliknie, z kimś nie nawiążesz relacji, nie wyjdzie jakiś biznes i tak dalej, masz szansę na to, aby wyciągnąć wnioski, aby wynieść z tego naukę i następnym razem takiego błędu nie popełnić. Jednakże jest wiele osób, które popełnia błędy i nie wyciąga z nich żadnych wniosków i za chwilę popełniają dokładnie ten sam błąd. Ten sam, no może trochę inny, ale mniej więcej z tej samej dziedziny, w tym samym przelocie energetycznym, jakbyśmy to nazwali. My jako ludzie popełniamy błędy, bo taka jest nasza natura. To wszystko, co widzimy dookoła nas, to jest rzeczywistość, którą odbieramy przez nasze filtry. Filtrujemy. Dla jednego będzie ona taka, dla drugiego taka. Twój popełniony błąd będzie błahym błędem dla kogoś innego, a dla ciebie może być wielkim wyzwaniem, wielkim wydarzeniem w twoim życiu i odwrotnie. Czyjeś błędy mogą być śmieszne dla ciebie, a te, które popełniasz ty, muszą być kolosami, a dla tego innego będzie zupełnie odwrotnie. Popełnianie błędów to rzecz ludzka, więc namawiam cię do tego, żebyś ich popełniała albo popełniał jak najwięcej. I nie mam tutaj na myśli, żeby nabijać się z ciebie, żeby mówić jakieś bzdury w tym podcaście. Zdaj sobie sprawę, że każdy błąd, który popełnisz, niesie ze sobą naukę, a ta nauka triggeruje na ciebie, ona kotwiczy w tobie i koniec, kropka. Jeżeli dasz sobie przyzwolenie na to, żeby wyciągać wnioski, po jakimś czasie jesteś niezatapialna, przynajmniej w tych kategoriach życia, w którym popełniłaś albo popełniłeś błędy. Ale są też ludzie, którzy popełniają jakiś błąd, dostają dzwona od życia i się wycofują całkowicie. Nie popełnią już go drugi raz, dlatego że nigdy, ale to nigdy, nie podejmą wyzwania, którego dotyczył dany błąd. Jeśli popełniłaś jakiś błąd w biznesie, to nie znaczy, że nie musisz robić albo nie możesz robić innego biznesu. Albo nie wyciągając doświadczenia i edukacji z popełnionego błędu, nie możesz zrobić czegoś, co uniknie powielania tego schematu w błędzie. To samo w relacjach międzyludzkich. Jeśli poznałeś jakąś partnerkę albo jakiegoś partnera, od którego dostałeś dzwona, albo kosza, albo ktoś cię wykorzystał, czy w jakikolwiek sposób zranił, to nie znaczy, że masz nie nawiązywać innych kontaktów międzyludzkich. Zazwyczaj jest tak, że jak my popełnimy błąd, czujemy odrazę do jakiejś kategorii, do kategorii życia, do jakiegoś biznesu, do jakichś ludzi, do sytuacji, do miejsc, gdzie dany błąd miał swoją podstawę, przyczynę, gdzie zostało zasiane ziarno, albo gdzie się w ogóle wydarzył, gdzie go popełniliśmy. Zdaj sobie sprawę, że każdy błąd, który popełniasz w życiu, przyczynia się do tego, że możesz się wzorować na tym, żeby nie popełnić tego błędu następnym razem. I to jest super. Wiele osób nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów. Wagną od razu w następny błąd, identyczny. Zakładają biznes nie mając pieniędzy i zapożyczają się straszliwie i za chwilę popełniają dokładnie ten sam błąd, bo upadł im przed chwilą jakiś biznes, który założyli w tym samym modelu. Poznają ludzi, którzy mają takie, a nie inne osobowości i zamiast zdać sobie sprawę, że to jest dokładnie ten sam schemat działania, dokładnie identyczny schemat, znowu próbują na siłę nawiązać relacje z tym samym modelem, albo narcyza, albo mobbera, albo kogokolwiek innego.
wyciąganie wniosków, to twoja drabina do sprytnego poruszania się po życiowych dołach, wychodzenia z nich bardzo szybko i nie popełniania tych błędów następnym razem, czy w biznesie, czy w relacji. Jedna ważna zasada: nigdy nie wolno chować głowy w piasek, nigdy nie wolno wycofywać się całkowicie z sytuacji, w których popełniłaś błędy. Bo jeżeli ktoś ci dał, tak jak powiedziałem, raz kosza, albo cię zdradził, czy cokolwiek, to nie znaczy, że zrobią to inni. Jeśli ci nie wyszedł jakiś biznes, to nie znaczy, że nie wyjdzie ci następny. Jeśli nie udała ci się jakaś czynność, jakaś sytuacja, to nie oznacza to, że nie będziesz mistrzem w następnej, podobnej, którą zaczynasz tworzyć. Jednakże miej na uwadze, co zepsułaś albo co zepsułeś, co nie kliknęło, jaka była ta osoba, albo gdzie popełniłaś albo popełniłeś błąd w biznesie. Jesteś wtedy bogatszy albo bogatszy o kolejne doświadczenia i wiesz, co robić, żeby tychże błędów nie popełniać następnym razem. Jednakże wiele osób, tak jak już mówiłem, wycofuje się rakiem. Dostali gonga w biznesie, nie robią żadnych biznesów, bo uznają, że się do tego nie nadają. Nie zdają sobie sprawy, że ten popełniony przez nich błąd niesie doświadczenie, a uzupełnienie edukacji, patentów, skilli, które pomogą im ten biznes rozwijać, stworzą naprawdę coś fajnego, coś mocniejszego niż to, co upadło poprzez popełniony błąd. I tak samo jest w relacjach, we wszystkich tych rzeczach, których robimy. Popełnianie błędów. Ja wiem, wielu powie, no są takie błędy, które niosą życiowe konsekwencje. Oczywiście, że są, więc nikt nie każe ci ich popełniać, ale jeśli przydarzy się z jakiegoś powodu, z braku edukacji, z braku postrzegania, z błędnej oceny sytuacji, to nie rozpaczaj, wyciągaj wnioski i do przodu. Życie cały czas trwa. Ja znam wielu takich ludzi i spotykam się naprawdę z nimi bardzo często na rozmowach coachingowych, na coachingu. Ludzie, którzy popełnili jakiś błąd i załóżmy, to są biznesowe błędy. Coś im się wywaliło, rozsypała im się firma, na przykład, którą prowadzili przez 5 lat i dobrze zarabiali, a złe jakieś decyzje, błędne decyzje albo nieodpowiedni ludzie doprowadziły do upadku danej firmy i ktoś ma długi. I ktoś mówi, słuchaj, już nigdy nie będę robiła ani robił żadnego biznesu. I zadaję wtedy pytanie, z jakiego powodu? Dlatego, że podjęłaś jakieś błędne decyzje, popełniłaś albo popełniłeś jakiś błąd, trafiłaś nie, albo nie trafiłeś na nieodpowiednich ludzi, dlatego chcesz się wyeliminować? Lubisz robić biznes? No lubię. Lubisz zarabiać pieniądze? No lubię. To dlaczego banujesz siebie przez sam błąd, przez jeden błąd, czy to wynikający z twoich decyzji, czy to czyichś decyzji, gdzie ponosisz teraz konsekwencje? No i wtedy pada zawsze tyrada, ile to pieniędzy ktoś stracił, ile to zaufania i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy zawsze mówię, weź sobie odpowiedź na pytanie, ile masz lat. No to ktoś mówi 40. Ja mówię, no to średnio jeszcze tak na oko zakładając, oczywiście nikomu nie wyliczając czasu drugie tyle przed tobą. Co zamkniesz się pod kamień, w tym momencie będziesz siedział i siedziała, pójdziesz do korpo albo gdzieś tam, jak nigdy tego nie robiłaś, nie robiłeś. I oni są zawsze na początku fochnięci na robienie biznesu, bo przecież można popełnić drugi raz błędu, ale zawsze wracają. Zawsze mówią, no dobra, ja bym spróbowała raz jeszcze, co mam zrobić? I jest jedna odpowiedź, wyciągnąć wnioski, nie popełnić tego samego błędu po raz wtóry. A jak tego uniknąć? I na to pytanie nie ma żadnej odpowiedzi, nigdy, bo to zależy tylko od twojego skupienia, twojego zaangażowania, edukacji i zdolności przewidywania, albo mania gdzieś z tyłu głowy, że ludzie popełniają błędy i niektóre konsekwencje są ciężkie. Ale jeżeli będziesz uważnie prowadziła albo prowadził biznes, uważnie dobierała albo dobierał partnerów życiowych, uważnie rozkminiała pewne rzeczy, w których popełniłaś albo popełniłeś błąd, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tym razem tego błędu nie popełnisz. A jak się przydarzy pierwszy, drugi, kolejny raz, to co wtedy zrobić? Bo są ludzie tacy, którzy robią jedno, wychodzą z tego błędu, mówią, dobra, już nigdy więcej. I za 3 miesiące, pół roku, 2 lata popełniają ten sam błąd. Wtedy jest dla nich prosta odpowiedź. Nie jesteś uważna i uważny. Nie wyciągasz wniosków. Jeżeli masz z tym problem, to prowadź notatki, bo być może twój umysł jest zawodny i nie pamiętasz pewnych rzeczy, ale miej taki dziennik popełnionych błędów. Wiele ludzi go stosuje. Piszą swoje wtopy. Autentycznie. Ja się dowiedziałem od znajomego coacha, że coś takiego istnieje i są ludzie, którym zaleca się prowadzenia dziennika wtop. Czyli wszystkiego tego, co zepsułeś, bo zrobiłeś błąd. Wiesz po co? Po to, żeby tyle razy, ile ci przychodzi jakiś durny pomysł do głowy, można było otworzyć ten notes i sprawdzić w nim, czy już podobnego modelu nie przerabiałaś.
Czy być może drugi raz pakujesz się w tą samą sytuację? Czy być może doświadczenie, które płynęło z popełnionego przez ciebie błędu, jest po prostu jak wiatr, który przelatuje z lewa do prawa i nie robi na nikim żadnego wrażenia, bo przecież jest lipiec i często wieje letni, delikatny wietrzyk. Więc jeżeli masz problemy z tym, że obawę przede wszystkim, że możesz popełnić następny błąd, ale chciałabyś coś zrobić, załóż sobie taki notes. Notuj swoje dzwony, swoje wszystkie nieudane inwestycje, swoje nawiązane kontakty międzyludzkie, które skończyły się słabo. I nie rób tego dlatego, żeby się biczować, bo to nie o to chodzi. To jest bardzo fajne narzędzie. Za każdym razem, kiedy będziesz chciała coś zmienić albo chciał coś zmienić, mówisz, aha, no tutaj miałam tak i tak. Oczywiście nie da się każdego błędu dopasować do każdej sytuacji. To też nie jest tak do końca. Ale zazwyczaj ludzie, którzy popełniają cyklicznie błędy w tej samej dyscyplinie, działają według jakiegoś schematu. I ten schemat jest powtarzalny. Tak działają, załóżmy, ludzie, którzy są uzależnieni od alkoholu. I nimi nie rządzi, że tak powiem, zdrowy rozsądek. I nimi rządzi alkohol. Język mi się plącze, przepraszam, jestem po wielu nagraniach dzisiaj. Ale oni nie zauważają tego. Oni wiedzą, że turbobłędem jest picie alkoholu, że to się zawsze kończy źle. I pomimo tego, że wyszli z jakiegoś nałogu na chwilę, za chwilę popadają drugi raz w ten sam nałóg, tylko dlatego, że coś tam nie kliknęło, że coś tam nie poszło. Z jednej strony chemia i z jednej strony uzależnienie, ale będąc trzeźwym i decydując o tym, że no dobra, nie piję tam 3 miesiące, to teraz sprawdzę, jak to działa. Jak sprawdzisz, to polecisz znowu. Rozumiesz? Błąd raz popełniony, popełniasz dokładnie ten sam błąd. On jest troszeczkę w innym opakowaniu. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Więc wracając, załóż sobie dziennik, jeżeli boisz się popełnienia błędów, a raczej taki notes, gdzie będziesz notowała albo notował wszystkie swoje porażki, jakieś pierdolety. Niskoenergetyczne narzędzie trochę, ale dla wielu daje obraz tego, co może się wydarzyć, gdy. Oczywiście to też nie ma tak, że wtopiłem w biznesie. Kurde, otwieram nowy biznes. Nie no, wtopiłem w biznesie, nie otworzę. Nie. Wtopa w biznesie nie jest błędem. Błędem jest to, dlaczego ta wtopa w biznesie powstała. Z jakiego powodu. Albo poznała faceta, puścił mnie w trąbę. Kurde, już następny nie. Nie. Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego cię puścił w trąbę. Czy z twojej winy, bo zrobiłaś coś źle, czy on był jakimś ułanem, który czyha na laski, albo był narcyzem, czy jakimś tam innym ziomalem, którego interesują przelotne znajomości i odwrotnie. Rozumiesz? Ludzkie życie tak naprawdę nie jest skomplikowane. My jako ludzie działamy według schematów. I albo te schematy powielamy, jeżeli są fajne, ale też potrafimy je powielać, jeżeli są słabe. I dokładnie to samo dotyczy popełnianych błędów. Jeśli wyciągniesz wnioski i zauważysz, aha, tu zrobiłam taką i taką, taką decyzję i ona doprowadziła do takiej i takiej straty w biznesie, nie robimy tego, robimy to w innym modelu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tych błędów nie popełnisz. To samo z ludźmi, z poznanymi, to samo z innymi rzeczami ludzkimi, które generalnie odstraszają ciebie teraz od siebie, dlatego że kiedyś dostałaś gonga, jakiegoś popełniłaś jakiś błąd, dostałaś zrażenie albo dostałeś zrażenie od danej sytuacji, osoby, firmy czy czegokolwiek innego. Wyciąganie wniosków, nauka na własnych błędach jest najlepszą szkołą, jaką możesz skończyć w życiu. Naprawdę, bo jeżeli dasz uwagę popełnionym błędom i wszystkiemu temu, dlaczego one zostały popełnione, jesteś niezatapialna albo niezatapialna w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Bo błąd można popełnić raz, drugi, trzeci, piąty. Jeżeli wyciągniesz wnioski, to już wiesz. To jest dokładnie tak samo jak z dzieckiem i żelazkiem. Moja córka, jak była mała, stało żelazko gorące, mówi mi, jagódką nie ruszaj, bo się sparzysz. Jagódką nie ruszaj, bo się sparzysz. Jagódka w końcu dotknęła. Teraz ma 25 lat. Jak widzi żelazko, to wie, że nie wolno dotykać do ciepłego rączką. I to zostaje na całe życie. I tak samo jest z błędami. Tylko trzeba zdać sobie sprawę, że błędy nie robią się same, że błędy to nasze decyzje, że błędy to nasze błędne postrzeganie, że to braki w edukacji albo ślepa wiara w innych ludzi, gdzie nie do końca weryfikujemy pewne rzeczy, a potem sorry. Także namawiam cię do popełnienia błędów, ale jak popełnisz już błąd, to wyciągnij wnioski, odpowiedz sobie na pytanie, co się takiego stało, że dana sytuacja, dany biznes, relacja
jest taka, a nie inna, że został popełniony twoim zdaniem błąd, bo tak jak powiedziałem, dla ciebie może to być błąd, dla kogoś może to być drobnostka. Tego nie rozkminimy nigdy, bo każdy z nas ma swój wszechświat, swoje filtry, swoje postrzeganie. Dla jednego zgubienie 100 zł będzie wielką aferą i wykluczy go z życia na kilka dni, a dla drugiego strata 1 000 000 zł będzie, dobra, łatwo przyszło, łatwo poszło, zarobimy drugi. Tak jest w ludzkim życiu. Popełniaj błędy, ale wyciągaj wnioski. A jeżeli masz problemy z cyklicznym popełnianiem błędów, to załóż sobie dziennik, o którym ci mówiłem. Notuj błędy i wyciągaj wnioski, czytaj, zastanawiaj się. Życie ludzkie jest ultra proste. A jak wiesz, my jako ludzie jesteśmy mistrzami w komplikacjach. Wszystkim kawowiczom z buycoffee.to/mediteusz dziękuję bardzo serdecznie, wiecie za co, jesteście przecudowni. Poszła informacja do wszystkich audiobookowiczów i wszystkich od Silwy, bo z Igorem się stało to, co się stało. Nasz Igorek już prawie działa, prawdopodobnie w poniedziałek albo we wtorek wyjdzie. Niestety audiobooka dokończa miksować Filip. Pozdrawiam serdecznie, Fifi. Wszystko będzie dobrze z audiobookiem. Trafi do was 16 października roku 2023. Tak się nieraz zdarza. Decyzje. Właśnie, Igor był przykładem, że nie należy ufać na drodze wszystkim tym, którym się wydaje, że są kozakami. Bo jak wiecie, w Igora wjechała pani, która miała kilka miesięcy prawo jazdy, była na bani, wjechała w mały samochodzik Mercedesem Vito, no i nie skończyło się to dobrze. Tak jak wam powiedziałem, nie będzie dzisiaj nasennika motywacyjnego, dlatego że od 14 do późnych godzin nocnych Mediteusz nagrywa to, co było na dysku, który spadł i który skończył żywot i trzeba niestety poprawić. Ale usłyszymy się oczywiście w poniedziałek o godzinie 6 rano w codzienniku motywacyjnym, a w poniedziałek również mega premiery od Taty od Silwy, od Andrzeja Wójcikiewicza na wiedzamediteusz.pl, ale o tym dowiecie się z grupy, albo jak klikniecie w poniedziałek wiedzamediteusz.pl po 12:00 część z was dostanie mailing. Dzikiego weekendu, wszystkiego pięknie niemożliwego, co złego to nie ja. Mówił do was Łysy z kanału Mediteusz. Do usłyszenia w poniedziałek o 6:00. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.